Witam serdecznie prezes Eltrox Włókniarz Częstochowa Michał Świącik. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie Państwa. 3 kwietnia ligowa premiera z udziałem Eltroxu Włókniarz Częstochowa powinna nastąpić w Lublinie podczas meczu z Koziołkami, a więc z tamtejszym motorem. No ale zacznę od tematu, który niestety jest nadal tematem numer jeden i tak naprawdę wszystko niestety kręci się dalej wokół epidemii koronawirusa. Te dane, jakie podaje na Ministerstwo Zdrowia, są bardzo niepokojące. Niestety, to co w zeszłym roku nie dotykało żużla praktycznie, bo to były jakieś tam bardzo jednostkowe przypadki, no teraz dotknęło tak na przykład mocno zespół Grudziądza, że on już wiadomo, że nie wystartuje w tej ligowej premierze. Ten mecz jest przełożony, bo kilku zawodników niestety jest chorych. To samo w Toruniu. Właśnie nie boi się tego, o czym na przykład wspominał Jacek Gajewski, że to może być właśnie taki rok, że to nie pogoda nawet będzie decydować o odbyciu meczu, ale po prostu wyniki testów. No, na początku chciałem powiedzieć, że rzeczywiście, no, już drugi rok z rzędu mamy sytuację nadzwyczajną. Na świecie panuje pandemia i jeżeli jeszcze w zeszłym sezonie myśleliśmy, że sezon 2021 będzie już powrotem do normalności, no grubo się każdy z nas pomylił. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nasi zawodnicy, nasz sztab szkoleniowo-trenerski, mechanicy są po badaniach tych, które są wymogiem PGE Ekstraligi. Wszystko jest w porządku, włókniarzu, nic złego się nie dzieje i na tą chwilę nie mamy żadnych zakażeń koronawirusem, więc przystępujemy do rozgrywek. Oczywiście przed samym meczem jeszcze będą badania pobrane. Mam nadzieję, że żaden z zawodników w tym czasie nie zachoruje. Niemniej jednak to, co pan, panie redaktorze, powiedział, no jest bardzo trudno. Zespół z Grudziądza, który miał jechać z WTS-em Wrocław, no niestety 3 przypadki zakażenia się koronawirusem. U nich mecz miałem im start i już teraz wiemy, że ten mecz będzie przełożony na inny termin. Ale co, musimy się odnaleźć w tej rzeczywistości. No, jest bardzo ciężko wszystkim dookoła. Sport jest takim czynnikiem, który daje społeczeństwu troszeczkę zainteresowań, troszeczkę od jakby odbicia od tej codziennej rzeczywistości, która no nie jest wesoła i nie jest różowa w czasach pandemii, więc my zrobimy wszystko, żeby kibice, a w naszym przypadku kibice z Częstochowy, rejonów Częstochowy, kibice Włókniarza mogli od początku śledzić walkę swoich ulubieńców. Właśnie, mówisz o tym, żeby kibice mogli śledzić tę walkę. Jednocześnie mam takie pytanie, czy w związku z powyższym albo klub, albo też na przykład PGE Ekstraliga, mając już 5 łącznie przypadków koronawirusa, no jeszcze, przepraszam, Patryk Dudek, bo to była pierwsza taka informacja, która trafiła do mediów, czy są jakieś zaostrzone już jeszcze bardziej wymogi sanitarne? Wiadomo, 48 godzin przed spotkaniem każdy zespół musi być przetestowany. To jest ten jeden z wymogów. No my w żużlu te obostrzenia mamy bardzo jak gdyby radykalne i nie pomylę się, jeżeli powiem, że bardziej ostre niż w piłce nożnej, ale to też jest filozofia tego, że mamy troszeczkę inny sport i tutaj musimy się ustrzec ewentualnych zakażeń w jak największym stopniu, dlatego też PGE Ekstraliga i zarząd robi wszystko, żeby jak gdyby odizolować od siebie każdego z zawodników, stąd te przepisy mówiące o braku korzystania wspólnie z szatni, z prysznicy, o maseczkach, o pojawieniu się na stadionie żużlowym zaraz przed zawodami, a nie wcześniej. No i co? I na tą chwilę jedziemy. Wystarczają, jak widać, te zapisy. Nie wydaje mi się, nic nie mówi o tym, żebyśmy mieli mieć przesunięty start ligi. Mogę zapewnić Państwa, że w naszym przypadku jedynie co mogłoby się stać, to jakby odgórne tutaj rządowe jakieś obostrzenie, które by uniemożliwiły start sportu zawodowego, ale na tą chwilę wiemy, że jest zielone światło na start sportu zawodowego w Polsce. Dobrze, a nie jest tak, zapytam, że nie wiem, Ty albo Twoi koledzy prezesi gdzieś tam po cichu jednak modlicie się o deszcz, żeby nie wiem, to się gdzieś tam przesunęło, żeby była nadzieja na powrót kibiców?
Chociaż z drugiej strony to też trzeba podkreślić, że no, eksperci mówią, że do końca kwietnia sytuacja nie będzie łatwa, a nie będziemy widzieć takich spadków, nie wiem, do poziomu, nie wiem, kilku tysięcy zakażeń, tylko to dalej będzie grubo ponad 10, a może 20. No, wskazuje to wszystko na czerwiec, na taką możliwość powrotu kibiców. Na pewno chciałoby się, żeby te obostrzenia obowiązywały maksymalnie 2 tygodnie, 3 tygodnie i byłoby super. Natomiast tak jak są eksperci, którzy mówią, że powrócimy do normalności w maju, i tutaj ja bym się z tymi ekspertami zgadzał, też są eksperci, którzy mówią, że być może taki apogeum zachorowań może być ciągłe i nawet trwać do końca roku, prawda? Czego bardzo bym się obawiał, więc w tej chwili to jest troszeczkę takie wróżenie z fusów. Ja bym tutaj nie robił nic, żeby tą ligę przesuwać z prostego względu. Panie redaktorze, my na tą chwilę nie wiemy, czy obostrzenia i czy pandemia, zachorowalność obniży się za tydzień, dwa, miesiąc, 2 miesiące lub 5 miesięcy. Nikt nie zna daty, jakby tą datę, przewidywania były bardziej ścisłe, można by było usiąść, porozmawiać, jedziemy za miesiąc, za 1,5 miesiąca. Natomiast na tą chwilę można by było powiedzieć tak, przesuwamy ligę o miesiąc, półtorej, a za miesiąc, półtorej będzie to samo. I co wtedy? Dobrze, czyli startujemy, więc wróćmy do tych sportowych spraw związanych właśnie z sezonem żużlowym 2021. Zaczynamy, jeśli pozwoli pogoda na to oczywiście, to Aleje Zygmuntowskie to będzie to miejsce, które w Wielką Sobotę żużlowcy włókniarza odwiedzą. Zespół Lublina nieco odmieniony, doszedł młody, zdolny junior z Tarnowskiej Unii. Do tego Krzysztof Buczkowski po niezbyt udanym sezonie 2020 z GKM-u Grudziądz. Jest tam Dominik Kubera, ale w tym meczu, jeśli dobrze pamiętam i nic nie pomyliłem, nie wystartuje. No i Włókniarz też odmieniony z dwójką stałych liderów, z dwójką juniorów, którzy byli już w poprzednim sezonie, ale z trójką nowych, młodych, ambitnych zawodników. W zeszłym roku wynik, jaki osiągnęliśmy w Lublinie, był wręcz wyśmienity. No tak, tak. No, pierwszy mecz, duża niewiadoma w zasadzie każdej drużyny. To nie tylko Eltrox Włókniarza, to nie tylko Lublina, ale też wielu, wielu innych. Tak, takie są zasady i reguły początku sezonu. I oczywiście chcemy wygrać, zrobimy wszystko, żeby wygrać. Mamy kilka fajnych treningów za sobą. Jedziemy w ostatnim tygodniu przed ligą sparring z GKM-em Grudziądz, później w czwartek z Wilkami Krosno. No niestety nie udało się objechać więcej sparingów, to z tego powodu. No, większość torów w Polsce nie nadawała się do jazdy, do treningów i nasi partnerzy, którzy mieli się z nami ścigać, po prostu nie są przygotowani do jazdy, a o sparingu w ogóle nie ma co już mówić, więc po prostu musieli odmówić ze względów bezpieczeństwa na torze. Więc tutaj trener Piotr Świderski zrobił maksymalnie co mógł, ściągnął do Częstochowy Grudziądz, ściągnął pierwsze już ligowe Wilki Krosno, więc troszeczkę tej jazdy będzie i ja myślę, że to rozjechanie pozwoli czuć się w Lublinie fajnie i swobodnie. Mamy bardzo dobrych juniorów, ja wiem, że Lublin również, nie? Ale my mamy nie gorszych, ja będę obstawał przy tych, że nasi są lepsi, bo tak trzeba. Natomiast to co, no, jedźmy tam, zróbmy wszystko, żeby wygrać i oby wygrać. Następny mecz jest bardzo trudny, od razu u siebie jesteśmy puszczeni na głęboką wodę, czyli z kilkukrotnym mistrzem Polski, Unią Leszno. Więc no co, no, dobrze by było ten mecz przed Unią, jak gdyby sobie tutaj te 2 punkty zapewnić i walczyć z Unią też o pozostawienie w Częstochowie 2 punktów. Dobrze, ta liga będzie w tym sezonie, twoim zdaniem, ogólnie mówiąc, bardziej wyrównana ze względu na przykład na przepis mówiący o zawodniku do 24 roku życia. On miał troszeczkę zrobić taką relokację zawodników. No w naszym wypadku zrobił, bo nawet gdybyś chciał zatrzymać Jasona Doyla, no to jakby mając perspektywę długiej współpracy już z Fredrikiem Lindgrenem i Leonem Madsenem, tego zrobić nie mogłeś. No tak. Tak można by było powiedzieć, że według wszystkich statystyk i tego, co się stało
z wejściem w ligę zawodnika U24, że tak będzie, ale zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość, jak to się sprawdzi. Rzeczywiście obraz tych wszystkich drużyn jest bardziej wyrównany. Tu w tej chwili, jak gdyby niektórzy eksperci twierdzą, że już hegemonia Unileszno, juniorskie Unileszno się być może skończyła, aczkolwiek Unia ma dobrych juniorów, znam tych chłopaków, obserwowałem ich jakiś czas, wiem, że to jest też dobry materiał na żużlowców. Dobrych juniorów ma Wrocław, dobrych juniorów ma Lublin, także będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No, do Unii Leszno może już nie mają takich juniorów, jak mieli wcześniej dobrych, ale proszę wierzyć, że wzmocnienie się Jasonem Doylem może im przynieść zdecydowanie duży sukces. Zobaczymy, no bo w tej chwili rzeczywiście tych liderów w Lesznie troszeczkę będzie, a Jason to jest fajny chłopak, który też chce liderować, a wiadomo, że w Lesznie nie tylko on jest zawodnikiem, który chciałby być liderem Leszna. Dobrze, jeśli już wspomniałeś o mistrzu Polski, to dzisiaj widzisz takiego, no, na pewno chciałbyś widzieć swój zespół, zespół Włókniarza Częstochowa i kibice z naszego miasta także, ale tu widać jakichś faworytów zdecydowanych i widać tych, którzy, nie wiem, bo tak jest Grudziądz na przykład wymieniany, troszeczkę Falubas Zielona Góra, no wiadomo, gdzieś ten drugi biegun to jest wspomniana przez ciebie Leszczyńska Unia, gdzie Jason Doyle, gdzie Emil Sajfudinow, gdzie Janusz Kołodziej, gdzie Pawlicki, prawda, i tutaj to jest ten taki dość mocny zespół, no Wrocław, do którego dochodzi Artiom Łaguta. Będzie mimo tego wyrównania tej relokacji zawodników jednak taki rozstrzał, że no, Grudziądz gdzieś tam będzie skazywany na porażkę, a ktoś tam będzie w czubie tabeli? No, po statystykach można by było potwierdzić to, co mówią różni specjaliści. Natomiast byłbym z tym ostrożny, bo pamiętajmy, że można chcieć jeździć w playoffach, można chcieć zdobywać mistrzów Polski, a rzeczywistość okazuje się inna. Sport żużlowy to jest sport bardzo kontuzjogenny. Tak naprawdę ja bardziej mógłbym się na ten temat wypowiedzieć nawet nie po jednej, po dwóch kolejkach. Wtedy będziemy wszyscy widzieli, gdzie, w którym miejscu są tacy zawodnicy właśnie jak Artiom Łaguta, Jason Doyle, czy też juniorzy leszczyńscy lub juniorzy czy nasi, czy juniorzy też wrocławscy. To da obraz wszystkiego. W tej chwili z niecierpliwością czekamy na ten pierwszy, powiedzmy sobie, start i żeby zobaczyć, jaki jest potencjał na dzisiaj tych młodych chłopców, ale też tych zawodowców, którzy chcą walczyć w Grand Prix o najlepsze tytuły i chciałoby się, żeby też od początku w polskiej lidze byli najlepszymi zawodnikami. Dobrze, wróćmy jeszcze do sparingów, kiedy te mecze sparingowe wypowiedziałeś ekstraligowy PG, znaczy występujący w PG Ekstraligi w sezonie 2021 GKM Grudziądz z nowym trenerem Januszem Ślączką. No i tutaj Witold Skrzydlewski był łaska powiedzieć, że on by nie skazywał tego zespołu na spadek, bo w tym zespole może nie ma gwiazd jakichś wielkich, natomiast no jest bardzo cwany trener, tak to Witold Skrzydlewski ujął. No i potem Wilki Krosno, które wychodzą z tej drugoligowej rzeczywistości, wchodzą już troszeczkę wyżej na zaplecze Ekstraklasy. Dobór przypadkowy, nieprzypadkowy i kiedy te mecze? Tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie można było za bardzo tutaj poruszać się jakby w dużym wyborze, dlatego że no, my akurat w Częstochowie mieliśmy tych treningów dosyć sporo, tor nadawał się od razu po pierwszych ociepleniach po zimie do jazdy, natomiast nasi koledzy, z tego co wiem, nawet do dzisiaj mają niektórzy dramat z torami swoimi, więc stąd ten pierwszy, wcześniej już zapowiedziany Grudziądz, bo to akurat było planowane, udało się to utrzymać i będziemy jechać z tym Grudziądzem. No i Wilki Krosno, które tak naprawdę szukają jazdy, wiemy, że mają remont swojego stadionu przed ligą. No i tutaj trener Piotr Świderski stwierdził, że dlaczego nie, biorąc pod uwagę, że tam są zawodnicy jak Lium, jak Daniel Janiewski, Limiediews, także no warto się pościgać. Zawsze to jest ściganie, a nie trening. A kiedy te sparingi z Grudziądzem we wtorek, przepraszam, o godzinie 15, z Wilkami Krosno w czwartek również o godzinie 15.
czyli dwa zaplanowane mecze sparingowe przed zespołem Eltroxy Włókniarza Częstochowa. Na pewno tutaj nie chodzi o wynik, tu chodzi o sprawdzenie przygotowania wszystkich zawodników do sezonu 2021, który już przypomnijmy ma się 3 kwietnia, a więc Wielką Sobotę rozpocząć dla żużlowców Włókniarza. Dla młodego zawodnika, rodem z Rybnika, no, na ligową premierę jeszcze trochę czasu pewnie przyjdzie mu poczekać. Natomiast jest bardzo utalentowanym jeźdźcem, wiesz o kim mówisz, zaraz nam przybliżysz, no ale... To z jednej strony jest spory sukces i tego sukcesu Ci gratulujemy, ale z drugiej strony gdzieś tam już wymiany zdań między rodzicami, dziadkami, a prezesem Mrozkiem i tak dalej, dlaczego nie w Rybniku, a dlaczego w Częstochowie. Nie rodzi się jakiś taki konflikt, bo widać, że tak troszeczkę lubisz zaczerpnąć z Rybnika. Nie, nie. Ja myślę, że z naszej strony jest normalne, profesjonalne podejście. Ja bym tutaj nie szukał żadnego drugiego dna. Wszyscy wiedzą w Polsce w świadku żużlowym, że ja jestem człowiekiem, który obserwuje juniorów, młodzieżowców, mini żużlowców. Jeżdżę po Polsce na turnieje, staram się podglądać, przeglądam filmiki, nie filmiki i zdaje się, że jakieś tam doświadczenie zebrałem wcześniej, żeby wiedzieć, czy w zawodniku jest potencjał, czy nie ma potencjału. I mówimy tu o Szymonie Ludwiczaku. Szymon Ludwiczak to bardzo pozytywna postać, człowiek młody, ale nieprawdopodobnie podchodzący profesjonalnie do swojej dyscypliny sportu. Nie tylko ja mówię tutaj o tym, jak jedzie na motocyklu i znajduje się na tym motocyklu i umie się znaleźć, bo to nie ulegam żadnych wątpliwości. Tutaj wspólnie z trenerem Sławkiem Drabikiem i Piotrem Świderskim mamy to samo zdanie, natomiast też poza torem po prostu. To jest chłopak, który podporządkowuje sobie, oczywiście pierwsza jest nauka, ale wszystko poza nauką to jest cele sportowe, odżywianie się, tryb życia, bieganie i tak dalej. A co do samego, ja wiem czy konflikt, no panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć, że kiedyś był Zrybek, przyszedł, a wtedy aktualny mistrz Polski miniżlu Kamil Cieślar do Częstochowy i wtedy nie było jakichś tam problemów z tym, że zawodnik młody z Rybnika trafia do Częstochowy, więc myślę, że tutaj jest takie życie. W żużlu zaczyna się to samo dziać, co w piłce nożnej. Nasi koledzy z Rakowa gdzieś tam sprzedają, kupują zawodników. To samo się u nas dzieje. Też pragnę zaznaczyć, że to w żadnym stopniu nie umniejszy jak gdyby opieki nad naszym rodzimym narybkiem. Natomiast jeżeli się znajduje gdzieś w Polsce gwiazdeczka lub poza Polską, tak jak to kiedyś Marian na Maślankach chwycił Taja Wofindena, tak samo ja teraz mam nadzieję Szymona Ludwiczaka, że to będzie zawodnikiem dobrej klasy, no to trzeba z tego skorzystać. Proszę też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że tu przychodzi człowiek, który już jest dobry i tak dalej. W tego człowieka trzeba zainwestować potężne środki i grono ludzi, żeby on stał się żużlowcem. I nie widzę żadnego konfliktu absolutnie między nami a Rowem Rybnik, więc bardziej na linii być może klub żużlowy duży, a klub mini żużlowy w Rybniku. Natomiast jest jedna różnica, to są dwa niezależne podmioty. My mamy o tyle lepiej w Częstochowie, że nasza Lwiątka to jest tak naprawdę podsekcja Włókniarza Częstochowa. I tutaj w momencie przejścia z klasy na klasę nie mówimy o zmianie klubu, prawda? A wszystkie inne kluby mini żużlowe, które oddają swoich zawodników do większego żużla, tak naprawdę tam wchodzi w grę zmiana barw klubowych. Więc myśmy zrobili wszystko tutaj, żeby pozyskać Szymona Ludwiczaka, ale dopiero wtedy, jeżeli państwo Ludwiczakowie i sam Szymon wyraził bardzo, podkreślam, bardzo dużą chęć jazdy w Włókniarzu. Bardzo dużą chęć jazdy w Włókniarzu i jeżeli te dwie strony są na tak, to myślę, że z tego coś fajnego wyniknie. Tego sobie też życzymy. Moim Państwa gościem był Michał Świącik, prezes Eltroxy Włókniarz Częstochowa. Pozdrawiam serdecznie i życzę w sobotę 3 kwietnia na Alejach Zygmuntowskich sukcesu w meczu z Motorem Lublin. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ślicznie.